Cześć, dziś zrobimy sobie test na żywo cieni. Jest to moje pierwsze wrażenie, jeszcze wcześniej tych cieni nie używałam. Są to cienie z Catrice Absolute Matte. Jest tutaj 6 odcieni, tak one wyglądają. Typowe, neutralne odcienie, idealne na co dzień. Mamy matowy beż, delikatny taki przybrudzony róż, chłodno-szary brąz, ciemniejszy brąz, również taki chłodnawy, cieplejszy trochę, ale mocniejszy brąz oraz szaro-czarny cień. Za tę paletę zapłaciłam 22 zł, można ją znaleźć w Naturze i chyba w Hebe również. Paletka ma dołączony do tego aplikator, gdzie mamy pacynkę, a z drugiej strony mam taki miękki pędzelek, który myślę, że średnio się sprawdzi w tym makijażu, ponieważ ten pędzelek jest taki mocno natapiżony i bardzo małą pigmentację cieni da, więc myślę, że niezbyt się sprawdzi. A może pacynki trochę użyjemy, jeżeli pigmentacja nie będzie aż tak dobra. Na powiekę nałożę sobie bazę pod cienie. Jest to baza z Inglota, żeby cienie się lepiej utrzymywały na mojej powiece. Zawsze używam bazy pod cienie, także w tym przypadku również tak zrobię. Na początek na całą powiekę nałożę ten najjaśniejszy beżowy cień. O, i widzę, że te cienie chyba będą się sypać. Teraz mam sobie jakieś mniejsze lusterko. No niestety, cienie będą się sypać i ta pigmentacja tego cienia najjaśniejszego nie jest zbyt powalająca. Spróbuję nałożyć pacynką, może będzie pigmentacja wtedy trochę lepsza. Jak na razie szału nie ma. Zobaczymy, jak będzie z innymi kolorami. Mam nadzieję, że ciemniejsze będą zdecydowanie lepiej napigmentowane. Ale widzę, że chyba będę miała pandę pod okiem, jeżeli wszystkie te cienie będą się tak osypywać jak ten beżowy. Nie przykrył zbytnio moich żyłek. A też nie chciałam specjalnie używać korektora, żeby zobaczyć, jak ten cień sobie z tym wszystkim poradzi. No dobra, teraz idziemy do następnego cienia. I postaram się w ogóle wykorzystać te wszystkie cienie, ale nie wiem, czy to będzie możliwe. Ale zobaczymy. Użyję teraz tego drugiego cienia, takiego blado-różowego. I nałożę go tutaj wewnętrznym kąciku. Mniej więcej do 1/3 długości. Również się osypuje i również pigmentacja nie jest zbyt szałowa. Jakoś w ogóle nie widzę tego cienia na powiece. Delikatnie coś prześwituje, ale słabo. No tak sobie. Idziemy dalej. Weźmiemy teraz ten kolejny cień, taki szaro-brązowy. Widzicie, taki... On na swatchu wyglądał bardzo słabo, najmniej było go widać, więc zobaczymy. Nakładam go tutaj na środek powieki i chyba w ogóle nie przechodzi. Może użyję jakiegoś naturalnego pędzla z naturalnym włosiem, może będzie lepiej. Ten kolor chyba jest zbyt zbliżony do mojego koloru ciała. Nic! Nic nie widać. Ja cię będę miała ten makijaż w końcu, czy nie? Mam nadzieję, że te ciemniejsze kolory chociaż uratują ten makijaż. Cały czas biorę ten sam pędzel syntetyczny i teraz nakładam ten najciemniejszy. W nim pokładam największe nadzieje, że będzie najlepiej. Ach, jeszcze jeden wcześniejszy jest. Jeszcze tu mam taki pośredni, chłodny brąz. Nałożę go tutaj na środek powieki. Znowu nic.
wezmę naturalny, z naturalnego włosia pędzel. Znowu nic. Delikatnie coś tam chcę prześwitywać, ale nie bardzo mu to wychodzi. Ok, teraz przechodzę do najciemniejszych cieni. W tym naprawdę pokładam największe nadzieje. Zobaczymy, jak to będzie. Strzepuję nadmiar, bo czuję, że będzie się osypywał. O, już tutaj, nie wiem, czy to widzicie, się już osypał na policzek. Ale przynajmniej dobrze się strzepują z policzka, to jakiś plus mają. Ale już ten cień oczywiście widać trochę, ale to też nie jest jakoś bardzo piorunujące wrażenie. Ten cień już trochę zostawił śladu po sobie. I naprawdę ładnie się rozciera, ale jeszcze go dołożę. Bo jeszcze nie jest aż tak dobrze, jakbym chciała. I tutaj zacieram granice. Sięgnę po ten delikatnie jaśniejszy odcień i nałożę go powyżej załamania powieki. I ten najciemniejszy, taki szarawo-czarny odcień nałożę na dolną powiekę, bo gdy nałożę go w załamanie powieki, to ten cień będzie już taki w ogóle bez życia, a odcień mi się bardzo podoba, więc nałożę go na dolną powiekę. Ten jest całkiem w porządku, porównywalny do tego najciemniejszego brązu. Ale wszystkie te cienie się mocno osypują i trzeba naprawdę z nim uważać. Trzeba cały czas strzepywać nadmiar z pędzelka. Chociaż to i tak nie gwarantuje, że nam się nie usypie tak naprawdę. Dokładam sobie jeszcze tego ciemniejszego brązu. Zewnętrzny kącik, bo chcę, żeby ten makijaż był bardziej widoczny, ale widzicie, coś mnie chrypa bierze, przepraszam. Ale widzicie, że dokładam, żeby stworzyć jakiś mocniejszy ten makijaż, efekt jakiś bardziej widoczny. Ale ładnie się te cienie rozcierają. To właściwie ten najsilniejszy wyraz, bo reszty to praktycznie wcale nie widać. No ale. Jeszcze raz rozetrę tutaj granice sobie. Jeszcze raz spróbuję nałożyć beżowego cienia w wewnętrznym kąciku, zobaczymy, czy coś mi tutaj rozjaśni. I użyj do tego pacenki, dzięki której pigmentacja będzie trochę lepsza. Nałożę tutaj wewnętrzny kącik. I również na dolną powiekę delikatnie. Dobrze, myślę, że makijaż skończony, jeszcze tylko wytuszuję sobie rzęsy i wracam z podsumowaniem. Czas na podsumowanie i jak widzicie, z daleka nawet te cienie wyglądają całkiem ładnie. Jednak z bliska widzę te moje żyłki, też widzicie, jak się mocno przybijają te moje żyłki, mnie to strasznie denerwuje, nie lubię tego. Dlatego zależy mi zawsze na tym, by cienie były jak najbardziej napigmentowane, żeby zakryć to, ponieważ wtedy makijaż nie wygląda aż tak ładnie, tak estetycznie. Jak widziałyście, no musiałam się mocno bawić tymi cieniami, a głównie ten cień w ogóle uratował cały makijaż, bo reszty to za bardzo na moich powiekach nie było widać,
Także paletka kosztuje 22 zł. Fajnie, że są tu matowe cienie, ja bardzo lubię matowe cienie, ale jednak te się niezbyt popisały jakością. Jeżeli chodzi o plus tej paletki, to ładnie się te cienie rozcierają. Oczywiście najbardziej można było to zauważyć na tym cieniu, bo reszty praktycznie wcale nie było widać. Czy polecam Wam tę paletę? Ja bym jej drugi raz nie kupiła, na pewno, bo no, jakość jest słaba tak naprawdę. Z daleka, tak jak teraz patrzycie, to pewnie uważacie, że nawet fajnie to wygląda. Myślę, że właśnie jak patrzę w podglądzie, to całkiem ładnie ten makijaż wygląda. Ale jednak codziennie bym nie chciała się bawić tyle czasu z dokładaniem tych cieni, rozcieraniem, dokładaniem i tak dalej. Bo to jest strata czasu i po co się denerwować, tym bardziej, że te cienie się osypują, to też jest bardzo denerwujące. Mając porównanie do innych cieni, do innych marek, to zdecydowanie ta paleta wychodzi słabo. Także dajcie znać, czy Wy miałyście tę paletę i co o niej sądzicie. Ja się już z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem. Cześć!